cześć, z tej strony Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Alicji Online i dzisiaj pokażę Wam wszystko, co związane z Halloween. I tak, pierwsze co, to pójdziemy sobie konia. Są to takie konie szkieletowe. O, powiedzmy sobie gniazdą jabłkowitą. Bo jedyna ma długą grzywę, więc... Ej, nawet mi pasuje. Pasuje mi do postaci. Okej. I pójdziemy sobie do sklepu. Bo tu mamy jakieś takie rzeczy. I ja bym to chciała. Wydamy trochę dzisiaj karotek. Ja bym chciała ten kapelusz. Tą zbroję. To w sumie nie wiem, po ile to jest. No. Postać. I chciałam zmienić sobie wystrój. Strój postaci, no bo to jest jakby jeszcze walentynkowy. I tak chyba... Chyba trochę nie pasuje. Ale musimy być... Oj! Mroczni! Bardzo... Ojejku. W ogóle są tutaj jakieś nowe ubranka. Suknia z motywami krzyża. No, okej. Weźmy sobie to. Spoko. W sumie pasuje chyba na Halloween. No. Tu się zacięło. No. No tutaj no to albo nie mam levela, albo po prostu... Ale wyglądamy. Patrzcie na to. Ale wyglądamy fajnie. Ej, nie, no ta sukienka jest idealna na Halloween. Ta sukienka jest idealna na Halloween. Dobra. Weźmy sobie wyścig. Dobra, jesteśmy na wyścigu. Ja wiem, że w tym tygodniu miał być Rival Stars tylko, ale no jest Halloween, więc chcę, żebyście wiedzieli o tym jak najwcześniej. O tym, co tutaj się dzieje i no. Na tym trochę przydałoby mi się uczyć, bo no. Więc po prostu za tydzień nic nie będzie, a w tym tygodniu jest i Rival, i co tu mi się wyskoczyło? I Rival, i Alicja. O, uciekamy stąd. Szukamy giftboxów. Mam nadzieję, że znajdę sobie jakiś, bo... Jakby mega dawno nie grałam w Alicję, a miałam taką ochotę po prostu. No, co było nie do opisania. O, weźmy sobie słonkę. Wow! Nic nie widzę. Jeszcze ramy chwieje. Koń pijany. Git. Proszę bardzo. W czwórkę to w sumie taki idealny skład. Tak chodzi wszystko płynnie, nic się nie zacina. O, przejdziemy sobie. Nie widziałam jakby giftboxów, jestem zawiedziona. Naprawdę. Jakby nie wiem, co się teraz dzieje. Bo szczerze mówiąc, gdyby nie TikTok, to ja bym nie wiedziała, co się na świecie dzieje. I szczerze mówiąc, zaczyna mnie to denerwować, bo nic, tylko się denerwuje. I no... I ciągle wskakują jakieś TikToki, że zdalne, wiecie, od 10 października, zdalne od któregoś listopada, czy zdalne, już zdalne robią zdalne, a tak naprawdę żadnych zdalnych nie ma. I no... Irytują mnie takie filmy, naprawdę. Bo człowiek sobie zrobić nadzieję, i tu tak ten, nie? Ja bym bardzo chciała zdalne.
Chociażby do tego, żeby mieć więcej czasu jakby na naukę jakieś tam, na własnych rzeczy. Wow. Nie chcę być ostatnia, hej! No, na naukę jakieś tam rzeczy. Po prostu swoich. Chociażby, nie, do egzaminu czy coś. No i jestem ostatnia. No. A tak to ta szkoła, no to teraz tak. Zima, no to trzeba będzie dość, że wstać wcześniej. Wychodzimy z domu, ciemno. Wracamy, ciemno. Są bonusy. I są właśnie pieczątki i jeszcze giveboxy. I zwiększona szansa na karnawał, więc... Wow. No i wracając. Przychodzi zima. Idzie sobie zima. I tak, wychodzimy z domu do szkoły, no to jest... jest ciemno. Wracamy, jest ciemno. Jakby no... Masakra jakaś. Boże święte, jak ja chcę to zdalne. Ja tak liczę na to zdalne. No. Opisamy sobie konikiem. No szybciej, szybciej. Szybciej, szybciej. No i mówiłam, gdyby nie TikTok, ja bym nie wiedziała, co się dzieje z jakimiś tam ministrami i innymi takimi dziadami. I no. Tak się zastanawiam, czy by sobie przypadkiem, nie wiem... Nie no, może nie odinstalować, bo stąd biorę jakieś inspiracje. Czasem jak czekam, powiedzmy, na coś, to można sobie włączyć, coś obejrzeć. Czasem trafią na naprawdę wartościowe filmy, albo na takie dobrze zrobione, które trafiają w moje usta i to jest super. Więc no. Nadal nie widzę giveboxa. Ja chcę moje pudełko. Już. I znowu może być taka sytuacja, że na wyścigu mogą wam wypaść dwa pudełka. I przepraszam za to, że no na pewno to słychać, bo jeżdżą sobie. Mam otwarte okno, bo jest taka śliczna pogoda, że... O, otworzę sobie okno. Nie będę na dworze nagrywać bez przesady. O nie. Po co ja to wykorzystałam? No, tam na dole chyba nie ma... Tak się zastanawiałam, co tu tak spokojnie, ale teraz... O właśnie, mamy skrzydełka! Mamy skrzydełka halloweenowe. I teraz dam sobie sprawę z tego, że jadę tylko z jedną osobą. No. No ale trudno. Potrzebuję sobie konia. Giveboxów jak nie było, tak nie ma. Uj. Nie uderz mi się dojeżdżam. Dojeżdżam. Się tego tak kiedyś uczyłam. Uj. No naprawdę. O! Czemu wszyscy wyprzedzają mnie na sam koniec wyścigu? Jakby to jest niesprawiedliwe. Jest niesprawiedliwe. Ale demona prędkości obudziłam swoim koniem. No jeju. Jejku. Przymierzam się do kupienia sobie jakichś lepszych słuchawek. I lepszego mikrofonu. Ale na razie się tylko przymierzam. Nie wiem, co z tego wyjdzie. I no, no, w sumie chciałam coś zmienić w końcu. Moi Alicjowi widzowie, jak wam się podoba moje nowe intro. Zapomniałam o nim w ogóle. Bo według mnie jest takie... No takie... Pójdzie... Nie! Nie! No wiedziałam. No matko. Nie, na trzecim wyścigu już musi być giveaway, no halo. A może tutaj będzie, to sobie chociaż otworzymy. Jeszcze jeden wyścig, musimy sobie pojechać. O, no chodźcie ludy, chodźcie. Wow, jestem 56 w rankingu. Nie no, przydałoby się złoto wbić, bo... Przydałoby się to złotko wbić. I need... Okej. Aha! Aha, że ona chce wygrać 5 razy. Ja myślałam, że ona chce 5 graczy. Mój angielski w ogóle nie.
Zobaczymy, moja droga. Chociaż ja to pewnie przegram. Can we start? Yeah. Can we? Czy chcemy wystartować? No chcemy. Nie, czy chcemy. Czy możemy? Dobra. Nie zwracajcie uwagi na mój angielski, matko jedyna. To naprawdę musicie mi dać trochę czasu, żeby się pouczyć, bo... Perfect start. Dobra, lecimy, szukamy giveboxów. Bo to jest... I teraz już nie wiem, ta, która chciała wygrać. Aha, ta, którą wywaliło. Okej. Okay. Okay, up. Ui. Pa. Jest! Jest! Mamy. No nie! Aha, to nie szybkość. Tu mi się... dużo nie nadrobię do tymi ślizgami. Maskarady, giftbox. Ja znalazłam Halloween giftbox. Ten maskaradę to jest z tymi maskami. Masło maślane. I tam są maski. A w tym halloweenowych są te czekoladki, cukierki. Klejnoty i karotki. Więc no, opłaca się tu zbierać. Ojoj. Więc naprawdę opłaca się tu zbierać. Przynajmniej to. Daj mi. O, ui. Dobra. Jakoś się wyratowałam. Ui. No, teraz akurat będzie pieczątka, mam nadzieję, że dostanę gameboxa i sobie ją otworzymy. Ui. Myśleliście mi, że za dużo breedingów, że przydałoby się coś nowego i za mało się ścigam, więc proszę bardzo, dzisiaj cały wyścig. Cały filmik macie ze ściganiem, a akurat jest na to dobra pora, bo jest Halloween. I to halloweenowe wydarzenie będzie trwało 3 tygodnie. Od chyba nie... no od niedzieli. No to no teraz to 2, jakby to widzicie, no to jeszcze 2. Bo ja to nagrywam sobie w piątek. Więc no. Jakbyście chcieli jakieś filmiki zobaczyć u mnie na kanale, żebym coś wam nagrała, wytłumaczyła, to śmiało pisać. Ja postaram się coś zrobić. Albo jakieś pomysły też mi możecie dawać w komentarzach na przykład. Naprawdę będę wdzięczna. Bo szczerze mówiąc nie mam czasu, żeby jakieś tam posiedzieć i wymyślić jakieś filmiki, jakieś coś tam. Więc naprawdę byłabym wdzięczna, gdybyście się określili trochę i dali mi jakieś pomysły. Ja nie wyprzedzajmy już na sam koniec, nie wyprzedzajmy, wygrać! Wygrałam, proszę bardzo, wygrałam. Grałam. Aha, grałam rozluźniacz. No spoko. No co, może jeszcze jeden wyścig w sumie. Lecimy. Miasteczko Kalit. No. Takie coś, no. W ogóle na tamtym koncie też mam ten kapelusz, tak mi się przypomniało, z tamtego roku. I też jeździłam w tej zbroi, jakby tego konia szkieleta. No. No, lecimy. W ogóle miałam wzywać, że... jest jakby zwiększona szansa na karnawał, a karnawału jak nie było, tak nie ma. No. A przecież jedziemy w czwórkę, no to jak karnawał? Szansa na karnawał jest tylko wtedy, jak jedzie się w ósemkę.
Ło. No i mamy kolejną osłonkę, zasłonkę. Ui! Ui! Muszę przestać mnie tutaj atakować. No, kurczę, mogę wziąć. Nie będą właśnie postrzelą mnie. Dobra, koń, wstawa i... no, pięknie. Ale masz zgrabne nóżki. Hmm? Wysportowany. Profesjonal. Nikt nie wpadł, mój lud. Halo. Ej, tu też nie widziałam gitboxa. Znowu, żadnego. Chyba, że jestem ślepa. Bardzo możliwe. W ogóle w Star Stable można zbierać sobie rzeczy, jakieś tam kości, jakieś granaty, wiedźmy i coś tam jeszcze, żeby wymieniać sobie zwierzaczki. Ja się w to nie zagłębiałam za bardzo, jeszcze nie byłam w Star Stable, odkąd nagrałam wam na aktualizację. Ale widziałam na YouTubie, że takie rzeczy mają, są i... O, właśnie widzicie, jedną osłonką dwa strzały. Ej! To było niemiłe. Proszę bardzo. No i teraz mnie wyrwała z kontekstu, no. Teraz już nie wiem, co ja mam mówić. No i nie zagłębiałam się. Będę tam dopiero w jakimś tam przyszłym czasie. Proszę bardzo. No. I może na przyszłej aktualizacji wam pokażę, jak wyglądają te zwierzaki, jeśli uda mi się w ogóle go, że tak powiem, zdobyć. Nie wyprzedzaj mnie, nie wyprzedzaj mnie, nie wyprzedzaj. Ha, pięknie, koń, dobry koń. Ale tam piruety walą, wow. Piękny koń. Koń szkielecik. No, dobra. No i widzicie, jest ten bonus. O, jestem 50. I no. Dobra, dobra. Czemu ja takim jadę? Mam sobie wziąć swojego. Aha, poziom 9 już. Hej. Spoko. Mamy gitboxa jednego. Ej, nawet ładnie wyglądamy. Bronze, silver, Halloween. I otworzymy tylko jednego, niestety. Też pierwszy raz widzę ten event w tym roku. Razem z wami. Więc nie zbierałam tego wcześniej. I mamy eliksir jeźdźca. No słabo, słabo. Wolałabym karotki. Albo klejnoty. I no, w tym filmie to już wszystko. Więc jak macie jakieś pomysły, chcecie coś zobaczyć, to piszcie i mam nadzieję, że wam się podobało. Wow, wow. Trzymajcie się i cześć!